Pilecki nie złożył broni. Wraz z majorem Włodarkiewiczem i jego ludźmi jeszcze do 17 października walczyli z Niemcami jako oddział partyzancki. Ej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Za zgodą przełożonych zamierzał dobrowolnie udać się do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam od podstaw zbudować silny ruch oporu wśród groźni. Mistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Czemu mnie o tobie w szkole nie uczyli? Coś bardzo nie chcę, by w tym kraju ludzie dumni byli. Czas, byśmy wreszcie grzech niewiedzy zmyli. To my, młodzi Polacy, przed tobą czoła chylimy. Twoje życie kłam zadaje tym, co z Polski pragną szydzić. Wrogowie narodu innym chcą Polskę obrzydzić. Ty poszedłeś sam do Auschwitz, świat milczał obojętnie. My, rotmistrza, pamiętajmy, a niech cały świat się wstydzi.